Prace archeologiczne na radomskiej Piotrówce powoli dobiegają końca. Grodzisko kryje niezwykłe skarby. Jednym z archeologów pracujących na Piotrówce jest Barbara Funglewicz, która napisała pracę doktorską właśnie na temat grodziska. Jak mówi, do napisania pracy zainspirowały ją badania milenijne przeprowadzone na Piotrówce w latach 1959-78. Badania miały potencjał, nie ukazała się jakaś szeroka monografia poświęcona tym badaniom. Jest bardzo dużo archiwaliów, natomiast tutaj w Muzeum Malczewskiego przy Rynku Radomskim. No i były to materiały, którymi naprawdę warto się było zająć. Dla archeologów Piotrówka to istna kopalnia skarbów. Mamy tutaj poświadczone, bardzo dobrze, wysoko rozwinięte rzemiosło. Naprawdę z wykopalisk schodzą nam bardzo ładne zabytki, zarówno lokalnej produkcji, zwłaszcza przedmioty z kości czy z poroża. Są to bogato zdobione grzebienie kościane, piszczałki, gwizdki, chetki, czyli guziki, wszelkiego typu narzędzia krawieckie, tkackie czy z przędzelnictwem związane, różne rodzaje właśnie szydeł, igieł, wrzecion, przęślików. Ale archeolodzy znajdują nie tylko przedmioty rodzime. Dużo znajduje się zabytków importowanych, głównie z terenu Rusi, przeważnie datowanych na wiek XI. No są to gliniane pisanki ceramiczne polane zielonkawą polewą, takie charakterystyczne grzechotki z guzami, też polewane z szkliwem. No bynajmniej nie jako zabawka dla dzieci, tylko jako taki przedmiot właściwie już no, kultowy, związany z odstraszaniem choroby na przykład. Przy osobie chorej on grzechotano, żeby złego ducha, z którym identyfikowano chorobę, na którą zapadł, przepędzić. Prace badawcze potrwają do końca września.